Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Splatoon 2. Przy okazji jest to pierwszy materiał z konsoli Nintendo Switch na moim kanale, więc jeśli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów z tej konsoli, więcej gier, stawiajcie koniecznie łapki w górę, a postaram się to nieco wam z tej konsoli jeszcze ponagrywać. Jak widzicie, w Splatoon 2 mamy podobne miasteczko jak w jedynce. Jest to taka forma menu, powiedzmy, natomiast na chwilę obecną, szczerze powiedziawszy, nie za wiele wam tutaj pokażę, ponieważ mam trzeci level dopiero, a zakupy chociażby w tych sklepach są od levelu 4, więc pójdziemy sobie do tej windy, która zaprowadzi nas do rozgrywek multiplayer i pogramy sobie troszeczkę. Zdobędziemy level 4 i za momencik sobie tutaj wrócimy. Żeby była jasność, ja w tą grę gram dopiero drugi raz, to jest moje drugie podejście, to też sugeruje tutaj trzeci level. Tak więc naprawdę miejcie tego świadomość, bo być może tutaj nie pójdzie mi zbyt kolorowo. Zobaczcie, nawet nie mam trybu rankingowego odblokowanego, bo jest dopiero od 10 levelu, tak więc lecimy ze zwykłą rozgrywką. Oczywiście miałem okazję już grać w Splatoon, nawet nagrałem wam chyba 2 odcinki na kanale, sporo też na streamach grałem, więc tą grę oczywiście ogarniam w miarę tutaj. Natomiast już zwróćcie uwagę, że mam najniższy level w stawce, nie? Tak więc może nie być za ciekawie, chociaż postaram się dać z siebie, co tylko będę mógł, aby wstydu nie było za dużego. Ja w ogóle polecam wam też sobie zobaczyć te moje stare materiały ze Splatoon 1, abyście sobie zobaczyli, jakie są mniej więcej różnice w samej rozgrywce. Nie jest ich za wiele, oczywiście gra wygląda znacznie ładniej na konsoli Nintendo Switch, szczególnie w tej wersji takiej tabletowej, bo tam mały ekranik, a to wszystko jest wiadomo mniejsze, więc kiedy odpalamy na telewizorze, tutaj jakoś staje się troszeczkę gorsza, natomiast i tak naprawdę ta gierka bardzo fajnie wygląda. Sam system rozgrywki niezbyt się tutaj zmienił. Na pewno ktoś, kto ogląda u mnie materiały z jedynki, rozpozna praktycznie wszystko tutaj na ekranie, o co chodzi. Dla osób, które nie widziały nigdy Splatoon, tak mniej więcej powiem i wytłumaczę, że jest to taka gra, ja to zazwyczaj nazywam paintballową grą, gdzie właśnie strzelamy do rywali z drużyny przeciwnej z pistoletów, ze snajperek. Akurat ja mam tutaj taki wałek, ale zaraz zobaczycie. O właśnie, ten typ, ale się wrąbałem. No, 2-1 było. Tutaj widzieliście, kolesie mieli takie pistolety, powiedzmy to paintballowe, więc ja to nazywam taką, wiecie, gierką paintballową. Przynajmniej mi się tak kojarzy. Ale oprócz tego, że tutaj rozwalamy przeciwników za pomocą różnych broni, no to też oczywiście musimy zamalować jak największą powierzchnię na mapie. Jeśli graliście w stare części Tony Hawk'a, to na pewno kojarzycie, coś takiego tam były, pamiętam, takie rozgrywki multiplayerowe, gdzie trzeba było zamalować jak największą ilość różnych ramp, robiąc tam jakieś wyniki, pobijając na danej miejscówce. I wygrywała ta drużyna, która zamalowała takich miejsc jak najwięcej. Tutaj jest podobnie. Ta drużyna, która będzie miała zamalowane powierzchni jak najwięcej, no jest na wygranej oczywiście pozycji. Ten pędzel jest bardzo fajny, bo za pomocą jego możemy naprawdę zamalować bardzo dużą powierzchnię, ale bardzo szybko ta farba nam ubywa z tego pojemniczka, którego widzicie na moich plecach. Trzeba mieć to na uwadze i takie wyczucie. O właśnie, oprócz tego, że mamy takie bronie stałe, możemy jeszcze używać atak specjalny oraz też jakieś bomby zrzucać. W moim przypadku akurat w tej postaci mamy takie, widzicie, nie wiem, ja to mógłbym nazwać, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale są takie, wiecie, odkurzacze, które same jeżdżą, takie autonomiczne. No i mamy taki specjalny atak akurat w przypadku tej postaci, tych tutaj specjalizacji, jakie ma, możemy coś takiego sobie właśnie wykonywać. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to właśnie od ciuchów, jakie mamy, od broni, jaką posiadamy, zależy to, jakie takie specjalne tutaj rzeczy dodatkowe mamy. Tak więc to się oczywiście może z rozgrywki na rozgrywkę zmieniać, dzięki czemu jest zdecydowanie większa różnorodność. Muszę wam powiedzieć, że kurde, całkiem mi nieźle poszło w tą rundę. Może na początku zaliczyłem mojego faila, ładując się w dwóch graczy, ale kurde, ostatecznie na jakieś 60% mamy, zobaczcie, zamalowanego terenu. Jest dobrze, wygrana.
A które miejsce będę miał? Oby nie ostatnie. Nie, no jest, kurde, dobrze, zobaczcie. Kolej z 15, levelem z 11 jest pode mną, tak więc... Mogę być zadowolony z tego. Dobra, lecimy ponownie z kolejną rundką. Oprócz czego muszę wam powiedzieć, że gierka jest bardziej rozbudowana, ładniejsza wizualnie. To przede wszystkim zaletą Switcha jest to, że tą konsolę możemy brać ze sobą dosłownie wszędzie. Na wakacje, na plażę, nie wiem, jak powiedzmy wyłączymy swój komputer, idziemy do łóżka, się okazuje, że nie możemy zasnąć, bierzemy sobie konsolę do wyrka, kuchnę odpalamy, zagramy sobie 2-3 rundki i idziemy spać. To jest bez wątpienia moim zdaniem największa zaleta konsoli Switch. Oczywiście no na PS4 też możemy sobie odpalić zdalne tutaj granie, ale no to nie jest takie, słuchajcie, szybkie, intuicyjne jak w przypadku konsoli Nintendo Switch, tak więc nawet jak pojawia się spora część remasterów na konsoli Nintendo Switch, to ja je kupuję, bo no mówię, jeśli mam możliwość zagrania w grę tylko stacjonarnie na konsoli Wii U, a mam możliwość pogrania w grę nie dość, że ładniejszą wizualnie, bo te remastery wiadomo i moc obliczeniowa Switcha sprawia, że te gry są ładniejsze, to jeszcze dodatkowo mam dostęp mobilny, nie? No powiedziałbym, że nawet ta wersja mobilna w większości gier jest po prostu ładniejsza niż odpalona na telewizorze. Wiadomo, na telewizorze jest ten obraz troszeczkę rozciągnięty. Szczególnie jak mam jakiś wypasiony telewizor, a tutaj mamy mniejszą rozdzielczość, no to troszeczkę niezbyt to wygląda. Ale kiedy to sobie już odpalimy na mniejszym ekranie Switcha, no to naprawdę jest frajda. Jeszcze tak szczególnie, jeśli wiecie, sporo się grało jak ja na konsoli 3DS. Tam ta rozdzielczość była znacznie mniejsza, jak teraz, kurde, mam kolejną konsolę, jakby nie patrzeć, i stacjonarną, i przenośną od Nintendo. No to ten Switch w wersji przenośnej naprawdę wygląda przegenialnie w porównaniu do 3DS-a. Już nawet ja takie, wiecie co, po prostu odnoszę wrażenie, że 3DS zostaje przyćmiony po prostu przez konsolę. Wow, co ten typ... Czekajcie... Ale ten koleś miał świetną zdolność. To była taka piłka, w której można... Szczególnie na jakichś takich, wiecie, miejscówkach wakacyjnych sobie pośmigać. Ale też troszeczkę było to podobne jak ta kula z Jurassic World. Nie wiem, czy oglądaliście. Chyba nawet druga część wychodzi w kinach. Tam taka kula służyła do jazdy po prostu po całym terenie, taka szklana. Ta chyba była bardziej z folii. Ale kurde, genialnie to wyglądało. No przeraziłem się typa, tak więc... O, snajpera ściągniemy łatwo. Snajper ma, kurde... Snajperem nigdy nie lubiłem grać z Splatoon. Bo nie dość, że bardzo mały obszar można było nim zamalować, to jeszcze był bardzo łatwym kąskiem dla innych. Zresztą przed chwilą potwierdziłem wam. Tak więc, kurde, grając Splatoon 2 i mając właśnie tą samą grę, bo tutaj naprawdę dużo różnic nie ma w porównaniu do jedyneczki, to gra mi się o niebo przyjemnie. Zobaczcie, mi nawet tutaj wychodzi, to już w ogóle mi się podoba. Uwaga, zobaczymy. Chociaż jestem pierwszy, zobaczcie. Ja pierdzielę, mimo że przegrana to pierwsze miejsce. Więc okej, jest okej. Zbliżamy się do levelu 4. Słuchajcie, w międzyczasie zmieniłem sobie broń. Chciałbym też pokazać rozgrywkę za pomocą innej broni. Nie jest może ona jakoś specjalnie tutaj wypasiona, bo mówię, to jest dopiero wczesny etap gry. W ogóle jak zdobędziemy 4, to pójdziemy sobie do sklepu, zobaczymy jakie w ogóle bronie są. I zobaczcie, jak wybrałem sobie na przykład tą broń, to nie ma już tych, wiecie, odkurzaczy takich, które malują nam tutaj teren, tylko mamy takie balony, to powiedziałbym, balony z farbą, które możemy rzucić w przeciwnika. Możemy rzucić gdzieś tam, żeby zamalować jakiś obszar. Chyba nawet ciekawsze jest to rozwiązanie, zdecydowanie. A tak specjalny taki sam jest tutaj, więc podskok i... Takie uderzenie, taka duża fala jakby.
Ogólnie też oprócz tego, że oprócz tych zalet, które wymieniłem, wydaje mi się, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że zdecydowanie więcej mamy mapek w Splatoon 2, tak więc to jest całkiem spoko opcja, bo ta różnorodność się przydaje. W ogóle też bardzo szybko mnie łączy z przeciwnikami. Ja kurde, taki miałem zawsze problem na konsoli Wii U z dołączaniem do innych rywali, że to masakra. Nie wiem, być może to wynika z tego, że konsola Nintendo Switch jest bardzo naprawdę rozchwytywalna. Bardzo wiele osób tą konsolę kupuje, sprzedaż jest na bardzo fajnym poziomie, a tak więc też automatycznie jest więcej graczy, co nie? Za tym idzie. Jest z kim grać. Niestety, nie mogę też tylko zachwalać tak Nintendo, bo teraz jeszcze mogę sobie za friko pograć w Splatoon 2, ale z tego co wiem, od września wchodzi abonament w życie. I żeby pograć w gry multiplayerowe tak samo jak na PS4 czy na Xboxie, trzeba będzie płacić. I jeszcze na konsoli PS4 czy na konsoli Xbox One to jestem w stanie to zrozumieć, bo tych gier multiplayerowych jest naprawdę sporo. Na Nintendo Switch nie mam po pierwsze takiej dużej ilości gier, a tym bardziej multiplayerowych, tak więc troszeczkę lipa. No ale cóż, ja zakładam, że się tak wkręcę w Splatoon, że ten abonamencik sobie będę musiał kupić, bo innego wyboru nie będę miał. Kurde, powiem wam, że jak grałem za pierwszym razem Splatoon, tak poza nagrywaniem prywatnie, to mi za bardzo nie szło, naprawdę. A tutaj widzę, że zupełne przeciwieństwo. Ten koleżka tam widzę kampi cały czas na górze. Fajnie by było go wyeliminować. No zobaczmy. Oj, chyba znowu przegrana będzie. Chyba tak. A nie, jednak wygrana. Kurde, to tak z góry wygląda, jakbyśmy mieli mniejszą przewagę. I pierwsze miejsce! No nie wierzę, a tutaj w tej typy były 25, level 16? No to ładnie, no to ładnie. Dobra, słuchajcie, mamy czwarty level, więc tak jak wam obiecałem, pójdziemy do sklepu. Mamy różne sklepy, jeden z butami, jeden tam z jakimiś spodniami, z bluzkami, z czapkami. A więc wyjdźmy sobie stąd. Oczywiście ubiory nie są czysto kosmetyczne, ale też jakieś tam nam zdolności dodają, tak więc zaraz wam to pokażę zresztą. Wejdźmy tutaj. Okej, jak widzicie, tutaj mamy bluzki. Na razie ich nie ma dużo, zakładam, że jak będziemy mieć wyższy level, to one też się automatycznie będą pojawiały nam w sklepie. Mamy 6000, prawie 7, tak więc możemy sobie tutaj zakupy porobić jakieś większe. Tutaj, czekajcie, mamy czapki. Okej, już widzę z daleka czapki. Widzicie, tutaj mamy też jakieś właśnie zdolności. Jeszcze nie wszystko ogarniam. Tak więc po prostu kupię coś, co mi się ewentualnie w tym przypadku podoba, bo ta czapka tutaj zimowa wydaje mi się najciekawsza. W ogóle te postacie w tych sklepach są przegenialne. Lubię Splatoon, naprawdę. Sporo grałem, sporo. Chyba najpopularniejsza gra na konsoli Wii U u mnie to była właśnie Splatoon. Tutaj mamy buty, które sobie możemy zakupić. Ceny całkiem spoko, kurde, są. Jest mi na wszystko stać. Jeszcze mamy ponad 4000, więc wiecie co? Najważniejsza rzecz to jakaś broń nowa. Powinno coś się nam nowego pojawić wraz ze wzrostem levelu. Tu mamy w ogóle jakiegoś food trucka, zwróćcie uwagę. W ogóle te postacie są przegenialne, naprawdę przegenialne w tej gierce. Byliśmy. Sklep z bronią jest chyba jako pierwszy, tak? Czekajcie, tak. Okej, jakiś podwójny. Zobaczcie to. Hmm,
No dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak tutaj to wygląda w praktyce. Sprzedawca zachwalał. Zobaczymy, czy to nie był tylko jakiś bełkot marketingowy. Czy ja coś będę w stanie tą bronią tutaj ugrać, wspomóc swoją drużynę. Okej, dobra. Już widzę, że mamy nową tą specjalną zdolność. Zwróćcie uwagę, w prawym górnym rogu coś nam się tutaj nowego pojawiło. Jak ten pasek sobie zapełnimy, to sprawdzimy, o co z tym chodzi. Jak to dokładnie nam będzie działało. I mamy też normalnie jako tą broń taką kieszonkową. Widzicie te balony z farbą. Kurczę, jestem ciekaw, co sądzicie o Splatoon. Czy wam się ta gierka podoba? Czy jakbyście mieli konsolę Nintendo, czy byście sobie ją zakupili? W ogóle dajcie znać, jak wam się ogląda, bo czasami jest tak, że wiecie, jakieś gry się gra bardzo przyjemnie, ale już nie ogląda się tak fajnie. Tak więc koniecznie podzielcie się wrażeniami, bo ja z chęcią bym sobie tą gierkę dla was postreamował, ponagrywał jeszcze jakieś odcinki. Aha, dobra. Aha, dobra, to ja już ogarniam. To działa na takiej zasadzie chyba, że namierzamy przeciwnika i po prostu ma atak z powietrza. Wiem to, znaczy domyślam się, ponieważ jeden przeciwnik mnie kiedyś z czegoś takiego przyatakował i nie wiedziałem, co się dzieje. Tak, kurde, tych kamperów trzeba stąd zabrać. Kampią na tej górze. Sobie wyrabiają przewagę. O, znowu kogoś możemy namierzyć. Namierzmy tego typka bliżej. Patrzcie, to teraz latuje. Jak moździerz to działa po prostu, nie? Coś w tym rodzaju. Kurde, no niby się wydaje taka gra, taka cukierkowata dla dzieci. O, widzicie, patrzcie, teraz mnie zaatakował chyba z tego samego. No to kurde, skupienie level hard, naprawdę. Kurwa, to szybko wpada, masakra, szybko się tutaj ładuje nam to. Ustrzelimy tego typa, zobaczmy. Tak, dostał, pięknie. Ale to idzie, kurde. Dobra pasa trwa. Aha, tu, no dobra, zepsułem. No też możemy się respawnować, jeśli mamy gdzieś tam powierzchnię zamalowaną, no to tam się możemy przenieść bez problemu, ale nie ogarnąłem tego tematu, dobra. Mniejsza o to. Wiadomo, lepiej respawnować się gdzieś tam bliżej naszych kumpli, niż lecieć od początku. Ale nie, no tutaj wygrana zdecydowana, zobaczcie. Zniszczyliśmy ich, dokładnie, 45%. W ogóle jaką maskę ma typy, kurde! Muszę grać, żeby sobie tutaj jakieś rzeczy poulepszać, pokazać wam troszeczkę jeszcze lepszą, taką typowo zdominowaną rozgrywkę, gdzie będziemy jakąś super bronią atakować przeciwników w mega fajnych strojach. Ale to w kolejnych, słuchajcie, odcinkach. Dajcie znać, jak ten wam się podobał, jak go oceniacie. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcineczek i będziecie chcieli zobaczyć kolejne. Tak więc na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach ze Splatoon 2, no ewentualnie z innych gierek na konsolę Nintendo Switch, bo mam praktycznie wszystkie ekskluzywy na tą konsolę. Trzymajcie się, cześć!